W pierwszym filmie o macierzy jednostkowej zobaczyliśmy, że istnieje pewna szczególna macierz, oznaczyliśmy ją przez I3, to jest taka macierz kwadratowa 3x3, tu ona jest wypisana, która ma pewną szczególną własność, mianowicie taką jak liczba 1 dla mnożenia liczb, prawda? Mianowicie jak pomnożę tę macierz I3, czy z lewej, czy z prawej strony przez dowolną macierz kwadratową A o wymiarach 3x3, no to w wyniku dostanę z powrotem macierz A. No i to sprawdziliśmy. Teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeszcze coś więcej, mianowicie zastanówmy się, albo może policzmy, prawda? Wiemy, że tutaj tę macierz kwadratową 3x3 możemy mnożyć no, przez takie, z prawej strony przez takie macierze, które mają 3 wiersze, ale mogą mieć więcej kolumn. No więc pomnożmy ją przez na przykład taką macierz, która ma 3 wiersze i 2 kolumny. To co dostaniemy w wyniku? No tak, mnożymy 1 razy 1 plus 0 to będzie 1, potem jest 1 razy 2 i potem 0 to będzie 2, potem jest 0 razy 1 to jest 0, 1 razy 1 i 0 razy 3 to jest 1, potem jest 0 razy 2, 1 razy 1, 0 razy 2, czyli 1. No i potem jest 0 razy 1 plus 0 razy 1 plus 1 razy 3, czyli 3. Potem jest 0 razy 2, 0 razy 1 i 1 razy 2, czyli 2. Aha, zobaczmy, czyli dostaliśmy z powrotem tę macierz. No i teraz nie trudno się przekonać, że tak będzie dla każdej macierzy, która ma tutaj dowolną ilość kolumn, niekoniecznie 3, niekoniecznie jest macierzą kwadratową. Czyli możemy napisać takie równanie, że I3 razy B równa się B dla każdej macierzy B, no przez którą da się pomnożyć przez macierz I3 z lewej strony, czyli o wymiarach 3 na n, prawda? I tutaj n jest dowolne, czyli 3 wiersze i n kolumn, prawda? Tak, żeby tylko dało się z lewej strony pomnożyć tę naszą macierz B przez macierz jednostkową I3. No i zobaczmy teraz, jeżeli się zastanowimy nad taką ogólną sytuacją. Powiedzmy, że mamy pewną macierz C, która ma, to jest macierz powiedzmy n na m, tak? I pytamy się, czy istnieje jakaś macierz tutaj, przez jaką macierz mogę ją mnożyć, żebym z powrotem dostał macierz C, tak? O. No to zobaczmy, prawda? Teraz tak, wiem, że jak mnożę macierze, to ta macierz jakim to liczba kolumn w tej macierzy po lewej stronie musi być równa liczbie wierszy tej macierzy po prawej stronie, czyli n. Wobec tego ta macierz tutaj musi być macierzą, która ma n kolumn, prawda? I to jest to samo n tutaj. No wtedy ta macierz C, no to już ma dobrą liczbę kolumn, prawda, bo ona ma tyle kolumn, ile ma macierz C, czyli ta macierz, która jest wynikiem mnożenia, ma tyle kolumn, ile ta macierz, która stoi po prawej stronie, natomiast ma tyle wierszy, ile wierszy ma macierz tutaj. Teraz jeżeli chcę, żeby ta macierz miała znowuż n wierszy, to nie mam innego wyjścia, jak muszę zażądać, żeby ta macierz tu miała też n wierszy. Czyli innymi słowy, ta macierz musi być macierzą kwadratową. No i wobec tego nie trudno się domyśleć, że właśnie to będzie nasza macierz jednostkowa oznaczana przez In. I to jest taka macierz, która no, jest uogólnieniem tutaj tego, prawda? I2 to już na przykład I5, I3 to jest tutaj, I5 to jest taka macierz, która ma 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, potem jest 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, czyli ma na jedynki na przekątnej, a poza przekątną same 0. No i wtedy taka macierz kwadratowa może być mnożona
przez dowolną macierz z prawej strony, która ma 5 wierszy i zawsze spełnia tę równość, że i, czyli możemy napisać sobie taką równość i n razy c równe c dla dowolnej macierzy c n na m. Oczywiście, jeżeli c nie jest kwadratowa, to ja nie mogę pomnożyć tej macierzy c, prawda, przez i n z prawej strony, tak jak tutaj. Jeżeli macierz jest kwadratowa, to ja mogę ją przez tą moją macierz jednostkową mnożyć z lewej lub z prawej. No i zostawiam tutaj, że do sprawdzenia, że, ale mogę, prawda, taką macierz C mogę z prawej strony pomnożyć przez macierz jednostkową, no, która ma z kolei m wierszy i m kolumn, przez taką macierz kwadratową. Czyli to będzie C i w ten sposób. Możecie się przekonać, zachęcam do przekonania się na kilku przykładach, na przykład, że rzeczywiście teraz, jeżeli z prawej strony pomnożę taką macierz C dowolną przez macierz jednostkową, przez którą mogę ją pomnożyć, no to w wyniku dostanę z powrotem macierz C.